Państwa, Marek Sawicki z PSL-u. Minęła właśnie 8. Na początek jednak pilna informacja dla kierowców. W okolicach Trójmiasta zablokowany jest jeden pas S6 między węzłami Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki Kack. To przez awarię ciężarówki. Korek w tym miejscu może być jeszcze około godziny. Na południu Ukrainy trwa kontrofensywa. Ukraińskie wojska posuwają się w stronę Chersonia. Sztab informuje o coraz to nowych przełamaniach na froncie. Sytuację śledzi uważnie reporter Radia Z Miłosz Głocłowski. Miłosz, dzień dobry. Czy Ukraińcy mają realnie szansę pokonać Rosję na południu kraju? Wiele na to wskazuje. W ciągu ostatniej doby ukraińska armia zniszczyła lub przejęła co najmniej 3 magazyny z rosyjską bronią i zniszczyła kolejną przeprawę przez Dniepr, dzięki której Rosja dostarczała zapasy na front. W kontrofensywie na południu kraju miały już zginąć blisko 100 rosyjskich żołnierzy, to jednak będzie długa droga. Zdobycie i utrzymanie Chersonia to tylko część ukraińskiego planu. Zgodnie z zapowiedziami sztabu, Ukraina jeszcze przed zimą chce odzyskać wszystkie okupowane na południu kraju miasta. Od początku inwazji Rosja straciła ponad 47 tysięcy żołnierzy i prawie 2 tysiące czołgów. Takie są wiadomości Radia Z. Niewielką, ale obniżkę inflacji prognozuje część ekonomistów. Główny Urząd Statystyczny jutro poda wstępne dane inflacyjne za sierpień w porównaniu do tego samego miesiąca zeszłego roku. Według byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, ekonomisty profesora Mariana Nogi, wzrost cen mógł minimalnie spowolnić. Jego zdaniem inflacja spadnie do 15,4%. Dlaczego ta dolna granica 15,4% jest możliwa? Jest możliwa dlatego, że staniały benzyny na stacjach benzynowych i oleje napędowe, a w związku z tym jest taka możliwość. Profesor Noga dodaje, że ceny wzrosną na przełomie roku, kiedy na dobre rozpocznie się sezon grzewczy i podrożeją surowce energetyczne. Na razie 30 sierpnia, 7:40. Głos oddajemy gościowi Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski. Witam serdecznie, a gościem Radia Z jest dzisiaj Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Dzień dobry. To porozmawiajmy, panie ministrze, jak potomek chłopa małopolskiego z chłopem z Podlasia. Dobrze mówię. Tak, środkowe Podlasie, województwo mazowieckie. W tym momencie, pół godziny temu zaczęło się takie nadzwyczajne, przyspieszone posiedzenie rządu na temat sytuacji związanej z nawozami, z produkcją nawozów. Czy Polsce grozi brak żywności? No, dzielne zuchy zbierają się dzisiaj z samego rana, żeby reagować na problem, który sami stworzyli. Dobrze, że po 7 dniach, bo w przypadku Odry zareagowali w 7 miesiącu, więc teraz nieco wcześniej. Natomiast... Coś dużo ironii słyszę w pańskim głosie. Nie, bo panie redaktorze, gdyby były normalne państwa i normalne spółki, to rząd w ogóle tym problemem nie powinien się zajmować, bo to wstrzymanie produkcji nawozów nie powinno mieć miejsca. Są remonty, są różne rzeczy, ale sytuacja, w której wstrzymuje się produkcję w tak dużych dwóch grupach nawozowych i jednocześnie blokuje się dostawy dwutlenku węgla, kwasu azotowego, nie tylko dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, ale przypomnę, także dla innych przemysłów i przede wszystkim dla szpitali i farmacji. Ale to mamy już reakcję. Anwil wznowił produkcję, niebawem będzie wznowiona produkcja w grupie Azoty. No tak, bo panie redaktorze, pan premier wyznaczył dwóch wicepremierów do rozwiązania problemu, a tu okazało się, że wystarczył jeden prezes Daniel Obajtek, podjął decyzję o wznowieniu produkcji w Anwilu i nie czekał na dzisiejsze posiedzenie rządu. Chce pan powiedzieć, że pan Obajtek jest ważniejszy niż dwaj wicepremierzy? Mam wrażenie, że pan Obajtek ma bezpośrednie łącza z panem prezesem Kaczyńskim, natomiast pan premier Morawiecki, nie wiedząc jak ten problem rozwiązać, zrzucił go na barki dwóch wicepremierów. Panie ministrze, czy nadal pan twierdzi, bo dokonał pan takiego, no mam wrażenie, szokującego wpisu na Twitterze, że wstrzymanie tej produkcji to może być sabotaż i chodziło o wywołanie paniki na rynku spożywczym? Tak, panie redaktorze, dlatego, że to jest zbyt duży rynek europejski, polski rynek spożywczy. My dzisiaj około 35% naszej produkcji eksportujemy. Wartość eksportu w tym roku z pewnością osiągnie 40 miliardów euro. Jesteśmy konkurencyjni i dla gospodarki żywnościowej rosyjskiej, niemieckiej, holenderskiej, duńskiej, ale także francuskiej. Chce pan powiedzieć, panie ministrze, że w tych zakładach, które wstrzymały produkcję, są jacyś agenci niemieccy, rosyjscy bądź francuscy? Panie redaktorze, ja nic nie chcę powiedzieć, ja tylko chcę zwrócić uwagę, że taki impuls, który wydają spółki Skarbu Państwa w stosunku do rynku żywnościowego, że oto dostawy z Polski mogą być nieregularne, mogą być zagrożone, powinien być przez służby państwa sprawdzony. Czy tam była głupota, czy tam rzeczywiście było świadome działanie? Czyli pana zdaniem zarządami obu tych spółek powinny zająć się służby specjalne? Tak, w mojej ocenie powinni sprawdzić, czy te decyzje były przemyślane, czy te decyzje wynikały rzeczywiście z racji ekonomicznych i czy prawdą jest, że
nie opłacało się tym zakładom produkować nawozów azotowych, bo ja przypomnę, że ceny nawozów azotowych wzrosły o 300-400%, że jeszcze wtedy, kiedy produkowane były jesienią ubiegłego roku i magazynowane, to wiosną były już sprzedawane po 3000, po 4,5 nawet mocznik, więc dzisiaj wyraźnie widać, że spółki na pewno na tych nawozach dobrze zarobiły. I jeśli mamy sytuację, w której mamy zachwianą ciągłość dostaw dwutlenku węgla i kwasu azotowego, no to tutaj trzeba było jasno dogadać się między PGNiG-em, który dostarcza gaz, a tymi spółkami, które produkują chociażby na magazyny. Jeśli dzisiaj za drogo sprzedawać, to niech produkują na magazyny. Panie ministrze, może to po prostu była normalna ludzka reakcja ludzi, którzy dbają o interes własnej spółki, zobaczyli tak horrendalne ceny gazu, no to zareagowali. Panie redaktorze, co powinni zrobić? Zadzwonić do premiera? Panie redaktorze, te spółki mają długoterminowe kontrakty na eksport nawozów i pytam, po jakich cenach eksportowały na zewnątrz te nawozy przez pierwsze 6 miesięcy tego roku. I te spółki mają także kontrakty na dostawę dwutlenku węgla. Koło Tarnowa powstała duża amerykańska firma, która rurą jest połączona z Tarnowem i na bieżąco odbierała dwutlenek węgla. Ta firma zwyczajnie wpadła w popłoch, jeśli będzie miała takie przerwy, a dostarcza suchy lód na połowę Europy, co z jej produkcją. To jest naprawdę duży zakład amerykański, więc w mojej ocenie, jeśli zarząd tych spółek nie wiedział, jakie konsekwencje powoduje wstrzymanie tej produkcji, to powinien za to ponieść pełne konsekwencje. Czyli co, dymisja zarządu? Ja nie wiem, to jest decyzja właścicieli. Natomiast jeszcze raz podkreślam, zagrożenie i ten sygnał, który został wysłany w Europę, a przypomnę, 80% naszego eksportu rolno-żywnościowego my lokujemy w Europie. Jeśli w Europie dowiedziały się sieci handlowe, że dostawy z Polski mogą być nierytmiczne, mogą być zagrożone, to automatycznie szukają innych dostawców. Panie ministrze, może pan przesadza, może pan histeryzuje. Wicepremier Kowalczyk, który był wczoraj gościem Radia Z, powiedział, że właściwie nie ma problemu, jeśli chodzi o dwutlenek węgla. Zapasy są nie na kilka dni, a nawet na kilka tygodni. To pytanie, dlaczego... Czy znika żywność spółek sklepowych? To dlaczego przedsiębiorcy na to zwrócili uwagę i dlaczego przedsiębiorcy alarmowali, dzwoniąc także bezpośrednio do mnie. Ja rozmawiałem z prezesami dwóch dużych spółdzielni mleczarskich. I co mówili? I oni wyraźnie powiedzieli, że rzeczywiście są zagrożeni. Zakłady mięsne, które do wstępnego ogłuszania używają dwutlenku węgla, informowały, że niewykluczone, że na 1-2 dni muszą wstrzymać produkcję, bo nawet jeśli wczoraj podjęto decyzję o wznowieniu produkcji, to pełny rozruch tych firm trwa 48 godzin. Czy możemy spodziewać się takiej powtórki jak z cukrem, że nagle ten cukier zniknie i to nie będzie do końca wina tego, panie, że cukru redaktorze, nie ma, tylko takiej paniki medialnej. Panie redaktorze, z cukrem to powiem szczerze, że było tak, że zamiast Wielkiego Narodowego Holdingu Spożywczego powstała grupka spożywcza, Narodowa Polska Grupka Spożywcza, która będzie miała udział w rynku planowany 1%. Wydawało mi się, że ten 1% udziału w rynku w ogóle nie będzie miał wpływu na stabilizację cen. A tu wystarczyło kilka tygodni. Krajowa Grupka Spożywcza ustabilizowała ceny cukru i masła na poziomie 8 zł. Więc być może teraz również będzie stabilizowała ceny nawozów. Może zajmie się również dystrybucja nawozów. Aj, ta ironia i szyderstwo. Nie, no ja tylko stwierdzam fakty. No. Gdyby pan dzisiaj był ministrem rolnictwa, powiedziałby Polakom, 38 milionom Polaków, jest spokojnie, nie panikujcie, żywności nie zabraknie. Jeśli chodzi o produkcję i możliwości produkcyjne polskiego rolnictwa, tak, tak bym powiedział. Problem polega na tym, że dzisiaj rolnicy, panie redaktorze, sieją rzepak bez siania nawozów i przygotowują się do siewu żyta, pszenicy i pozostałych roślin ozimych, zastanawiając się, czy siać nawozy, czy czekać na wiosnę. Jeśli pan premier Kowalczyk mówi w swoim wywiadzie wczoraj, że ceny nawozów wrócą do poprzedniego roku i że... Zapewnimy rolnikom umiarkowane ceny, cena wraca do roku poprzedniego, choć do tego najpewniej nie wróci. No więc to jest dokładnie to samo, co Jarosław Kaczyński powiedział w swoim wywiadzie, że węgiel w tym sezonie będzie po cenach roku ubiegłego, po 1000 zł. Nawet przyjęto w Sejmie ustawę, z której szybko się wycofano i w tej chwili robi się zupełnie inne regulacje. Strasznie krytykuje pan wicepremiera Kowalczyka. Może chce pan zająć jego miejsce w rządzie? Panie redaktorze, ja nie krytykuję, ja stwierdzam fakty. No jeśli, jeszcze raz niech pan dokładnie zacytuję, co powiedział premier Kowalczyk. Przecież on sam sobie zaprzeczył w tym jednym zdaniu. Panie ministrze, nie było pana na kampusie Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Był tam wczoraj pański lider, pański szef Władysław Kosiniak-Kamysz i powiedział, że opowiada się za referendum w sprawie aborcji. Czy to jest głos całego PSL-u?
Panie rektorze, ja myślę, że jednak mamy rzeczywiście w Polsce duży taki lewoskręt obyczajowy, stąd też młodsze pokolenie również Polskiego Stronnictwa Ludowego za tym podąża. Ja bym tych spraw jednak mimo wszystko pod referendum nie dawał. To są sprawy zbyt ważne dla każdego z nas, żeby je rozstrzygać w referendum. Spraw życia, spraw kary śmierci, spraw ochrony życia nie powinno się poddawać pod referendum. Pański szef nie ma racji. Powiedział tak, ja uważam, że mądrzejsze jest czasem zapytać szerszego grona, niż zdawać na głos 460 posłów, w tym większości mężczyzn. Panie rektorze, w PSL-u każdy ma prawo do swobodnej własnej wypowiedzi, własnych także interpretacji. Ja zdaję sobie sprawę z tego i to powiedziałem na początku. Idzie nowe pokolenie, które być może ten powiew lewoskrętu bardziej czuje. Ja pozostanę przy swoich poglądach. A Kosiniak-Kamysz skręca w lewo? Kosiniak-Kamysz na pewno wsłuchuje się w to, co słyszy od młodszego pokolenia. Ja mimo wszystko pozostaję przy pokoleniu 50+. A może pokolenie młodych zmiecie starych? Tak zawsze było i zawsze młodym mówiłem, że jeśli chcą władzy, to oczywiście muszą być bardziej aktywni, bardziej ekspansywni i z pewnością starsi im tej władzy nie dadzą na tacy. Trzaskowski wygrał na kampusie? Przykrył Tuska? W mojej ocenie Trzaskowski rzeczywiście wyrasta na lidera tego środowiska liberalno-lewicowego i w tej chwili może wokół siebie zgromadzić nie tylko część ruchu Hołowni, ale także lewicę. Gościem Radia Z jest Marek Sawicki, były minister rolnictwa, obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe. To koniec części radiowej. Zapraszam Państwa oczywiście teraz do internetu, na stronę radioz.pl, YouTube'a i Facebooka. Tam porozmawiamy m.in. o tym, co dzieje się na Odrze. To jest gość Radia Z. No właśnie, czy sprawa Odry jest już rozwiązana? Czy Pana zdaniem wystarczające są te dwie dymisje? Sprawa Odry kompletnie nie jest rozwiązana. Na posiedzeniach Komisji Środowiska i Gospodarki Morskiej pan minister Grubarczyk mówił, że wiedział o tym, że Odra jest zatruta i w marcu, i w kwietniu, i później na początku lipca. Pan premier 12 sierpnia na konferencji prasowej także mówił o zatrutej Odrze i o tym, że sprawcy zostaną schwytani i surowo ukarani. Pan główny komendant policji wyznaczył 1 000 000 złotych nagrody. A dziś od może tego... przyczyny naturalne, może dziś... to nie człowiek. A dziś od tego samego pana premiera słyszymy, że może przyczyny naturalne. Ja powiem panu, ja mam 10 wnucząt i na ogół jak zepsują rowery, to przylatują do dziadka i informują, dziadzia, rower zepsuty. Ale kto popsuł? No nie wiem, sam się zepsuł. To samo dzisiaj próbuje powiedzieć nam pan premier. Odra sama się zepsuła. Panie redaktorze, Odra... Może wy przesadziliście, może nie dokładnie pan, ale na przykład Donald Tusk mówił, że jest w Odrze rtęć. Panie redaktorze, gdyby minister Grubarczyk udostępnił nam badania z marca i kwietnia, a nie wierzę, że ich nie miał, to z pewnością nikt by nie mówił o rtęci. Bo wtedy być może byśmy się dowiedzieli, że rzeczywiście to zasolenie jest nadmierne i że te złote algi nie wypłynęły... Czyli co, Donald Tusk przesadził? Nie powinien tak mówić? Panie redaktorze, te złote algi na pewno nie wypłynęły ze skarbca ze złotem Narodowego Banku Polskiego. To jak powstały? One rozwijają się w środowisku zasolonym. To są organizmy morskie. I jeśli do Odry pompuje się przez wiele lat słoną wodę z kopalń i nie kontroluje się tego zrzutu, no to naturalnie Odra w pewnym momencie stała się rzeką słoną, a nie słodką. W związku z tym ona się rozwinęła. Doszła wysoka temperatura, doszły także kwestie niskiego poziomu wody i gdyby kontrolowano te zrzuty, gdyby pilnowano właśnie poziomu zasolenia tej Odry, gdyby robiono pomiary, to z pewnością wstrzymano by te zrzuty i nie byłoby tego wykwitu. Panie ministrze, wszystko wskazuje na to, że szykuje nam się nowa wojna. Wojna polsko-niemiecka o Odrę. Pani minister środowiska Niemiec Steffi Lemke domaga się wstrzymania rozbudowy Odry. Chodzi tutaj o budowę stopni wodnych na rzece i terminalu kontenerowego na Odrze. Jej zdaniem może to zagrozić ekosystemowi rzeki. Polska powinna się podporządkować tym słowom z Berlina, czy powinniśmy im pokazać gest Kozakiewicza? Nie, panie rektorze, Polska nie musi się nikomu podporządkowywać. Polska może podejmować własne racjonalne decyzje. I powiem szczerze, że ten program, który realizuje minister Grubarczyk od 2006 roku, użeglowienia wszystkich rzek polskich, przerzucania ciężkiego transportu masowego na wodę, jest po prostu bez sensu. Dlatego, że dlaczego? Dlatego... Może powinniśmy wykorzystać naturalny szlak wodny? No, moglibyśmy wykorzystać, gdybyśmy mieli poziom wody sprzed 200-300 lat i że tak powiem, nieskażone środowisko w takim stopniu, w jakim mamy dzisiaj. Natomiast wydaje mi się, że
ten mit, to marzenie o tej potędze transportowej wód jest kompletnie nieuzasadnione. Ja cały czas namawiam ministra Gróbarczyka. Zamiast pogłębiać to koryto i tego koryta trzymać się, trzeba zwyczajnie robić rozproszoną małą retencję, bo w Polsce jest dużo opadów, wystarczająco dużo opadów i gdybyśmy nie 7%, a 70% zgromadzili w zbiornikach retencyjnych, to mikroklimat nad Polską byłby zupełnie inny i tych suszy i nagłych ulew byłoby mniej. Jeżeli zatrzymamy działania na Odrze, to już pani minister Moskwa, tym samym zgodzimy się na suszę, zgodzimy się na powódź, a na to nie możemy się zgodzić. Więc zdaniem rządu te działania są potrzebne. Wracam do tego pytania, co powinniśmy powiedzieć Niemcom? Panie redaktorze, my nie patrzmy na Niemców, my naprawdę zadbajmy o własne środowisko, bo skażenie Odry nie nastąpiło na granicy polsko-niemieckiej, tylko po polskiej stronie. I do dzisiaj nie mamy informacji, kto zrzuty robił i dlaczego, i na jakim poziomie, bo jeśli mamy 7 tysięcy już stwierdzonych zrzutów do Odry, a w tym tylko 3,5 tysiąca zezwoleń wodnoprawnych, to widać wyraźnie, że ponad połowa tych zrzutów to są zrzuty nielegalne. Wróćmy. Gdzie są Wody Polskie, gdzie jest ten słynny właśnie pełnomocnik rządu do spraw wód, który miał się tym zająć i miał tego problemu pilnować. On najpierw doprowadził do tego, że mamy sytuację skażenia na Odrze, a teraz będzie znów przygotowywał program rewitalizacji Odry. No, lisa nigdy w kurniku nie zostawia się jako strażnika stada. Czy jedna lista opozycyjna to dobre rozwiązanie podczas nadchodzących wyborów? Ugrupowania są bardzo zróżnicowane. Czy da się to złożyć w jedną całość? To pytanie naszego słuchacza Tadeusza Łuczaka. Jedna lista to prosta droga do tego, żeby frekwencja wyborcza spadła i żeby ludzie przestali w ogóle zajmować się polityką. Ale dlaczego? Może wybór będzie prostszy. Albo oni, albo ci. Ja pamiętam to z lat 90., kiedy uważano, że połączenie Unii Demokratycznej z lewicą doprowadzi do tego, że będziemy mieli z jednej strony lewicę, z drugiej strony środowiska prawicowe i dualizm polityczny jak w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Ani tu widać wyraźnie, on się już nie sprawdza, natomiast Polska jest zbyt różnorodna, żeby jej zaproponować tylko dwa warianty. I dziś opozycja jest zbyt rozstrzelona ideowo, światopoglądowo, gospodarczo, żeby ją zamknąć w jednym worku. Czyli pan sobie nie wyobraża, że na jednej liście są Kosiniak-Kamysz, Hołownia, Tusk, Trzaskowski i Czarzasty? To nie tylko Czarzasty. Przecież Czarzasty to można powiedzieć, że to jest jeszcze przedstawiciel tej starej w miarę konserwatywnej lewicy. Natomiast, konserwatywnej lewicy. Tak, w miarę konserwatywnej lewicy, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o kwestię konkordatu, o kwestię członkostwa w Unii Europejskiej, to ta stara konserwatywna lewica ma w tym także spore zasługi. Natomiast mamy dzisiaj sytuację wielkiej ekspansji lewicy światopoglądowej i tu rzeczywiście widać to nie tylko w nowych środowiskach lewicowych, ale także w Platformie, ale także w jakiejś części w ruchu Hołowni. Wydaje się, że dobrze byłoby, żeby te lewicowe nurty połączyły się ze sobą i stworzyły jedną listę, a w centrum, żeby powstała lista rzeczywiście konserwatywno-ludowa. To konkretnie. I kolejne pytanie, Bronisław Duda, kolejny nasz słuchacz. W ilu blokach według pana powinna wystartować opozycja, żeby wygrać przyszłoroczne wybory i gdzie w tym wszystkim będzie PSL? Powinna wystartować w dwóch blokach. Czyli jak? Czyli blok liberalno-lewicowy i konserwatywno-ludowy. Tusk natomiast, z Czarzastym? Tak. Natomiast, myśli natomiast, pan, że to jest możliwe? Panie redaktorze, natomiast jestem przekonany, bo trochę w tej polityce parę lat już jestem, że będą co najmniej trzy listy. Lewica pójdzie na własnej, Platforma Obywatelska na własnej, a czy Szymon Hołownia dogada się z PSL-em czy z Platformą, tego jeszcze nie jest. Czyli Szymon Hołownia rzeczywiście jest taką postacią rozgrywającą, bo albo dogada się z panem i z Kosiniakiem Kamyszem, albo dogada się z Tuskiem i z Trzaskowskim. Jest postacią grającą. Jeśli za długo będzie grał, to też się sam rozegra. Więc ja zachęcam do tego, żeby szybciej podejmowali decyzje liderzy i PSL-u, i Polski 2050. Chciałby i pan już takiej wspólnej deklaracji Hołowni i PSL-u tak, dzisiaj? Ja uważam, że tak. Ja mówiłem to publicznie, że taka decyzja powinna zapaść już w styczniu tego roku. Niestety jej nie ma. Słyszę, że być może zapadnie w styczniu przyszłego roku. To jest zdecydowanie za późno. No, jeśli mamy się porozumieć, to po wakacjach Kosiniak-Kamysz z Hołownią powinien ogłosić, na jakich warunkach. Przede wszystkim ramy programowe, bo wydaje mi się, że w kwestiach światopoglądowych też jednoznaczności czy jednolitości nie będzie. A może jest większa chemia między Trzaskowskim a Kosiniakiem, a nie między Kosiniakiem a Hołownią? Wie pan, ja patrzę na to, że tak powiem, ze spokojem, bo różne konfiguracje w życiu na scenie politycznej widziałem. Natomiast rzeczywiście, jeśli patrzymy dzisiaj na kwestie Kampusu 2050, to do roli lidera urasta w jakimś sensie
Rafał Trzaskowski, a obecność pozostałych polityków no, sprawia, że ta pozycja jego rośnie. Czyli można powiedzieć, że to Trzaskowski skorzysta na obecności Kosiniaka? Z pewnością Trzaskowski to zorganizował, w związku z tym zaproszeni goście muszą się w jakimś sensie podporządkować do zapraszającego. A co z tymi postulatami kolejnymi, czyli wypowiedzenie konkordatu i związki partnerskie? Na pewno Sawickiego w tym porozumieniu nie będzie i na poparcie moje nie mogą politycy liczyć. A ilu osób myśli tak jak Sawicki w PSL-u? Panie redaktorze, to nie tylko w PSL-u. Ja myślę, że w Polsce jest spora grupa ludzi, którzy uważają z jednej strony konkordat, z drugiej strony wcześniejszy kompromis aborcyjny jako swego rodzaju osiągnięcie młodej polskiej demokracji. I wydaje mi się, że za wcześnie jest w tej chwili, żeby to psuć. Dzisiaj wiele ważniejszych spraw mamy do rozwiązania, związanych z gospodarką, związanych z nadchodzącą zimą i problemami energetycznymi, żeby zajmować się sprawami światopoglądowymi. Czyli pana zdaniem radykalne hasła lewicowe nie wygrają opozycji wyborów? Nie wygrają opozycji wyborów, tym bardziej, że dzisiaj ci, co rządzą, mają ogromną bazę mediów publicznych i mediów lokalnych skupionych w Orlenie, gdzie ta lewicowa myśl z pewnością nie przebije się. No dobrze, to wróćmy, bo pan nie zostawił suchej nitki na obecnym rządzie i w sprawie Odry, i w sprawie nawozów. Pytanie od kolejnego naszego słuchacza, pani Justyna Szarlotka. Jakie są sukcesy PSL-u w temacie biogazowni? To ostatnio ulubiony temat, lekarstwo na kryzys energetyczny właśnie pańskiego stronnictwa. Przypominam to, pani Justyna, że rządzili 16 lat III RP. Otóż, pani Justyno, powiem pani tak. Wtedy, kiedy ja byłem ministrem rolnictwa i położyłem na stole projekt autonomicznych rejonów energetycznych, właśnie powiatów energetycznych w oparciu o wiatr, słońce i biogazownię, energia odnawialna była 3 razy droższa od konwencjonalnej i wówczas i prezes Pawlak, i premier Tusk powiedzieli, że to nie czas na ten projekt. Natomiast czyli pan chce powiedzieć, że zawalił też rząd Platformy PSL. Nie, panie redaktorze, chcę wyraźnie powiedzieć. Wtedy energia odnawialna była 3 razy droższa od konwencjonalnej i trzeba było ją finansowo wspierać. Dziś energia odnawialna jest na poziomie 1/5 ceny energii konwencjonalnej, energii węglowej i warto w nią zainwestować. Dzisiaj inwestycja w energię odnawialną na poziomie gospodarstwa mającego 150-200 krów może zwrócić się w ciągu 2-3 lat. Więc warto te projekty wdrażać, warto, żeby pan premier... Dlaczego nie są wdrażane? Dlatego, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości mamy ideologiczną niechęć do energii wiatrowej, zablokowaną w tej chwili, mimo że rozpoczęła się wojna Rosji w Ukrainie w lutym, to właśnie w tym czasie zablokowano rozwój fotowoltaiki, a jednocześnie kompletnie nie rozumie się, że biogazownie to nie tylko wytwarzanie prądu i konieczność zagospodarowania ciepła skojarzonego, to także produkcja czystego biometanu, wodoru czy wspomnianego wcześniej dwutlenku węgla. Więc biogazownie mogą być rzeczywiście tym remedium na dzisiejszy kryzys, tym bardziej, że biogazownie nowoczesne produkują prąd, energię, biometan właśnie z produkcji odpadowej i ubocznej z rolnictwa, czyli a więc nie konkurują. Ciągle jedzie pan na pańskim koniku. Ja ciągle ale wracam. Na razie nie dojechaliście nigdzie. Panie redaktorze, ja zapraszam do Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu. Tam naprawdę są piękne projekty i piękne biogazownie, które pokazują, jak z tego, co wyrzucamy na śmietnik i nie wiemy, co z tym zrobić i płacimy duże pieniądze za utylizację, zrobić rzeczywiście złoto. Mieliście szansę, panie ministrze, sam pan powiedział, nie wykorzystaliście, jak rządziliście. Jeszcze raz podkreślam, były inne warunki ekonomiczne. Wtedy energia odnawialna była 3 razy droższa od konwencjonalnej. Dziś jest odwrotnie, więc dziś czas, żeby te 22 miliardy euro, których pan premier nie zakontraktował z KPO, zakontraktować właśnie na inwestycje w biogazownie w Polsce, to byłoby 100 miliardów złotych dotacji. Jeśli byłoby finansowanie pół na pół, to jest 200 miliardów. Za 200 miliardów złotych można zbudować 10 tysięcy biogazowni, każda o mocy 1 mega. To jest 10 giga, to jest 1/3 dzisiejszego zużycia energii w Polsce. A co, a nie wykorzystywać węgla? Mamy tego węgla jeszcze sporo. Panie redaktorze, zamknąć wszystkie kopalnie, zaorać. Era kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że kamienia zabrakło. Do dziś ten kamień jest, a inne narzędzia ludzie wymyślili. Czyli to nie opłaca się kopać węgla, mimo że jest?
W tej chwili trzeba kopać czasowo, ale nie ma sensu inwestować w nowe ściany, w nowe wyrobiska, bo za 3-5 lat nikt już nie będzie inwestował w węgiel, a zapewniam pana, słuchacze młodzi, może sobie przypomną, że taki Sawicki kiedyś mówił w Radio Z, że za 20 lat zapomnimy o energii węglowej. No zobaczymy. Panie ministrze, słyszeliśmy w serwisie Radia Z, że Brytyjczycy mają taki sam problem jak Polacy, jak większość mieszkańców Europy Zachodniej. Oni nie chcą płacić za wysoką cenę energii. Co z tym zrobić? I czy pana zdaniem my przetrwamy jako Europa tę wojnę? I mają rację, bo gdybyśmy mieli w każdej gminie 2 wiatraki, 2 biogazownie i fotowoltaikę, mielibyśmy energię na poziomie 1/3 ceny tej, którą mamy. Ale nie zrobi pan tego z dnia na dzień. Co w tym momencie zrobić? Co powinien zrobić rząd? Powinien interweniować, jeśli chodzi o cenę energii? Panie redaktorze, jeszcze mocniej? Panie redaktorze, w tym momencie wszystkie koncerny wydobywcze, jeśli chodzi o gaz, powinni być pod kontrolą państwa i powinni rzeczywiście ten gaz nawet podawać ze stratą, tylko po to, żeby 2-3 lata przetrzymać. Ale przetrzyma PGNiG? Oczywiście, że przetrzyma, tylko te 2-3 lata nie trzeba czekać, tylko trzeba, tak jak mówię, wyciągnąć te pieniądze z Brukseli, z KPO, nie blokować, usunąć 2 głazy milowe Ziobry i Morawieckiego i zwyczajnie zainwestować w energię odnawialną, żeby za 3-5 lat być samowystarczalnym energetycznie. Panie ministrze, 1 września Jarosław Kaczyński ma ogłosić kwotę strat wojennych Polski w czasie II wojny światowej. Czy Berlin powinien zadośćuczynić Polsce? No czekam na to już od co najmniej 15 lat, bo to od 2007 roku już pan premier Kaczyński zapowiadał. Nie wystarczy zapowiadać, trzeba rzeczywiście to wyszacować, trzeba również złożyć stosowne wnioski, czy przed sądami niemieckimi, czy czyli pana zdaniem trzeba domagać się reparacji? Tak, trzeba domagać się reparacji. My nie musimy oglądać się na spuściznę PRL-u i rządu komunistycznego, który nie chciał przyjąć planu Marszala, a także część reparacji przekazał na rzecz Związku Sowieckiego. Czyli uznaje pan, że to nie była decyzja suwerennego państwa? To nie była decyzja suwerennego państwa, to była decyzja państwa nadzorowanego przez Związek Sowiecki, więc dzisiaj nie musimy powtarzać tego samego błędu. Dziś także nieprzyjmowanie Krajowego Planu Odbudowy ze środków europejskich jest powtarzaniem tego samego błędu, co nieprzyjęcie planu Marszala. No tak, ale pan mówi o słowach. Możemy mówić o pewnej retoryce, która funkcjonuje już u nas od kilku lat. Ale panie redaktorze... Ale jak to przełożyć na konkrety? Jak o tym rozmawiać z Niemcami? Prawnicy zastanawiają się, jakie sądy i w jaki sposób mają to rozstrzygać, ale samo zastanawianie się nic nie da. Jeśli się nie spróbuje, to się oczywiście nie sprawdzi. Czyli pan by spróbował. Oczywiście. Trzeba złożyć stosowne wnioski. Ja uważam, że tutaj trybunały międzynarodowe, sądy niemieckie, sądy polskie, pozwy i szukanie. Proszę szukanie sprawiedliwości dziejowej. Bo pan przekazał swoje gospodarstwo już swoim dzieciom. Tak, ja zrobiłem to już 10 lat temu. Przekazałem gospodarstwo na syna, sobie zostawiłem resztówkę. A wraz z przekazaniem gospodarstwa przekazywał pan może dzieciom ciągnik? Tak. A jaki to był ciągnik? Ursus 4514. Okej, czyli pan wierny polskiej produkcji. Ja powiem szczerze, że jestem zdumiony, dlaczego minister sprawiedliwości uczestniczy w reklamie firmy zagranicznej. No, o tym nie wiedział. Słyszał panie redaktorze, pan wyjaśnienia wiedział, pana ministra Kaczmarczyka. Bo widział na jakim ciągniku jeździ pan minister Zbigniew Ziobro i wiedział, że dealer te filmiki z jego obecności na tym ciągniku zamieszcza w swoich spotach reklamowych. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że w tym czasie umiera polska firma z dużą tradycją, firma Ursus, która w 2016 albo 2017 roku dostała od KNF-u ostrzeżenie, wniosek o upadłość i do dzisiaj ten rząd, który mówił, że będzie dbał o polskie firmy, nie potrafi tej firmy uratować. Wicepremier Kowalczyk, a wręcz przeciwnie, dożynają. W tym studiu mówił wczoraj, że nie było mowy o żadnej prowizji, że tam nie było żadnego szwindlu, jeśli chodzi o kwestię przekazania tego traktora, że to był traktor na panie kredyt. Panie redaktorze, ja w to nie wnikam. Trzeba zdymisjonować pana ministra Kaczmarczyka. Ja w to nie wnikam. Nie, trzeba zdymisjonować ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który na tych ciągnikach reklamował się, robił filmy, pokazywał. Przyszedł do swojego kolegi, chciał uczestniczyć w jego radości. Ślub, no, wesele. Pan nie chodzi na wiejskie wesela? Jeśli pan mi powie, że minister sprawiedliwości jest nieświadomy uczestnicząc w jakimś ważnym wydarzeniu, to powiem szczerze, że ja bym tego nie powiedział. Znaczy, myślę, że jeśli chodzi o wesela, to w pewnym momencie można być nieświadomy. Ale przepraszam pana bardzo, tu nie chodzi o wesele. Ja przypominam, że kilka tygodni wcześniej minister sprawiedliwości
pokazywał się na tym ciągniku, a więc promował zagraniczną firmę, jednocześnie wiedząc, że wobec Ursusa toczy się postępowanie upadłościowe. Donald nic Tusk nie zrobił też nie w tej powinien sprawie. Się filmować, czy też robić sobie zdjęć na tle nie, takich trzeba rzeczywiście unikać. Jeśli nawet jest ta prezentacja, to tak powinny być ujmowane zdjęcia i pokazywane filmy, żeby akurat firmy nie reklamować. Bardzo dziękuję. Odjeżdżamy. Nasz czas się skończył. Może nie ciągnikiem i traktorem, ale innym sprzętem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze były na minister, były minister rolnictwa Marek Sawicki, PSL. Bardzo panu dziękuję. To był gość Radia Z. Dziękuję państwu. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.